Warszawa, koniec lipca 1993 rok. Cmentarz komunalny, dawny wojskowy. 50 lat temu został powołany przez kierownictwo dywersji Komendy Głównej Armii Krajowej oddział do zadań specjalnych, znany pod nazwą Parasol. Kazimierz Balcerewicz, Jory. Wojciech Balcerski, Andrzej. Mieczysław Chmielewski, Góral. Tadeusz Chorążyk, Czarny. Kazimiera Chuchla, Kaja. Adam Dąbrowski, Szyszka. Kazimierz Staniszewski, Turski. Zbigniew Starnowski, Tomek. Bogdan Spiczyński, Bachdank. Zygmunt Szczepaniak, Borski. Witold Szczepański, Witek. Irena Święcka, Irka. Krzysztof Kamil Baczyński, Krzyś. Zenon Bednarski, Mikro. Henryk Brzostowski, Szczapa. Zbigniew Haraszewski, Tobruk. Cześć ich pamięci. Dojechaliśmy do Ignalina. Prosto ze stacji udajemy się do strażnicy Korpusu Ochrony Pogranicza, gdzie zostajemy przyjęci przez dowódcę kompanii z rozczulającą uprzejmością. Obóz nasz rozłożyliśmy nad jeziorem Baltis. Jezioro to niewielkie, lecz bardzo głębokie. Miało w sobie coś ponurego. Wody jego były jakieś martwe i tajemnicze. Namioty zostały rozbite w samym lesie, także cały obóz miał charakter puszczański. Tak pisze w pamiętniku obozowym, cudem ocalałym z zawieruchy wojennej, jeden z harcerzy 6. warszawskiej drużyny harcerskiej. Zdjęcia zwyczajnego harcerskiego lata. Uśmiechnięte twarze harcerzy i harcerek. Wkrótce wielu z nich miało trafić do Szarych Szeregów, a później walczyć w batalionie Zośka i Parasol. Wśród wspomnień dotyczących harcerstwa, to oprócz tego wzruszającego momentu, w którym dowiedziałam się, że mam pozwolenie, zgodę wychowawczyni na należenie do drużyny harcerskiej, były jeszcze takie momenty, jak gdyby stopnie do uzyskania krzyża harcerskiego. Nie od razu krzyż harcerski, bowiem wówczas się otrzymywało najpierw pozwolenie na noszenie takiej sukienki harcerskiej, później była chusta drużyny zakładana na tę sukienkę, następnie wręczana lilijka i dopiero następował moment dopuszczenia do przyrzeczenia. Dziwnym trafem zachowało się zdjęcie z tej uroczystości. Ponieważ w mojej szkole nie było drużyny harcerskiej, wobec tego poszłam do najbliższej szkoły, a była to szkoła powszechna, dzisiaj by się mówiło podstawowa, tak zwana tramwajarska, i w Parasolu spotkałam się z dziewczętami z tej właśnie drużyny, które zupełnie innymi drogami doszły również do Parasola. Coś nas widocznie w tym kierunku pchało. Harcerki i harcerzy z Warszawy modlą się. Wracamy z kościoła do obozu. Na rynku w Ignalinie. W drodze. Zaświadczam, że zastęp Sumów przechodził przez folwark Grunwald w dniu 13 lipca i wyruszył w drogę do Kołtynian. Szczęśliwej drogi miłym rodakom z Warszawy, Irena Samborska, emerytowana kierowniczka szkoły. Nadszedł tragiczny rok 1939. Ja już byłam po maturze. Wakacje oczywiście harcerskie. Więc byłam na obozie instruktorskich nad jeziorami augustowskimi. To był obóz, który dawał stopnie harcerskie. Trzeciego dnia wojny zostałem wezwany do Czerwonego Krzyża jako harcerz, ponieważ miałem skończone wszystkie kursy, wszystkie trzy sprawności samarytańskie tak zwane, wszystkie trzy krzyże, więc wezwano mnie, miałem 15 lat.
Dostałem od doktora walizeczkę. Przedtem się spytał, czy wiem, co w tej walizeczce jest i gdzie leży. Poszczególne rzeczy. Znałem te rzeczy z kursów. I dał mi 4 noszowych, 2 pary noszy i karetkę pogotowia. I powiedział, jedź na Grochów. Tam są zapalone domy. I to była moja pierwsza taka spotkanie właśnie z wojną, powiedzmy. Rzeczywiście wyciągaliśmy, czołgając się tam spod gruzów, to przez piwnice, różne ciała. I ja w bramie miałem ocenić, czy one żyją, czy nie. Zostałem zmobilizowany, ponieważ ja chodziłem do PW jako już przysposobienie wojskowe tak zwane. I zostało nasze zgrupowanie zostało zmobilizowane na Konwiktorskiej, skąd wyruszyliśmy na wschód. I dotarliśmy aż do Kowla. Do 6 września wraz z innymi młodymi ludźmi wyemigrowałem poza Warszawę na apel pułkownika Omiasowskiego, żeby tam na wschodzie się gromadzić, prawda, wstępować do jakichś tam oddziałów, no i ewentualnie w przyszłości właśnie we wrześniu walczyć z Niemcami. Dostałam przydział do ewakuacji ludności cywilnej, czyli matek i dzieci poza Warszawę, dawniej zwano EKD, elektryczną kolejką dojazdową, obecnie WKD. Tamtąd przewoziłyśmy matki i dzieci za Szczęśliwicę, za lotniską. Powstały pierwsze grupy ludzi, którzy podjęli decyzję o pomocy dla żołnierzy leżących w szpitalu maltańskim i szpitalu ujazdowskim. Kapitulacja. Nie było już nalotu, wróciliśmy do domu. Nasze mieszkanie było no tylko szyby i tak dalej, ale nie zbombardowane. Smutek straszny. Ja pamiętam, że mój ojciec płakał. Ślubuję na twoje ręce pełnić służbę w szarych szeregach, tajemnic organizacyjnych dochować, do rozkazów służbowych się stosować, nie cofnąć się przed ofiarą życia. 27 września 1939 roku, jeszcze przed kapitulacją, Związek Harcerstwa Polskiego wszedł do konspiracji pod kryptonimem Szare Szeregi. Od 1941 roku harcerze wykonywali akcje małego sabotażu w ramach organizacji Wawer. Akcje małego sabotażu były wykonywane raz na tydzień. Raz na tydzień dostawaliśmy hasło bądź do pisania na ulicy, bądź do rozwieszania plakietek, które dostawaliśmy, gazowania kin, w których Niemcy wyświetlali propagandowe swoje idee. Pierwszą akcję, którą robiłam z Mirskim i z Góralem, no to była jeszcze dziecinnie prosta. To znaczy, myśmy rozrzucili ulotki z balkonu, po czym ja udałam zemdlenie, a chłopcy mnie wyprowadzili. Później było znacznie gorzej. Właściwie ostatnią akcję, jaką robiłem, to było w kinie na Złotej, Paladom zdaje się, to było, gdzie właściwie byłem złapany i prowadzony do dyrektora. Jednym z takich bardziej ciekawych i takich akcji to było zrywanie flag na ulicach. W białym dniu zrywaliśmy flagi hitlerowskie, które były wieszane z okazji świąt. Specjalizowała się w zrywaniu flag Danka Kaczyńska. To jej była specjalność. Miałem przyjemność zrobić największy pewnie napis w Warszawie. Polska żyje, walczy, zwycięży. Na płocie z tyłu za pomnikiem sapera. Akcje małego sabotażu nie były bezpieczne. To nie była zabawa. To jest kilkadziesiąt ofiar tych akcji, ludzi złapanych na robocie, żargon taki, tak się mówiło, przy rozklejaniu, przy rozrzucaniu ulotek. Za to się szło do obozu koncentracyjnego, z którego się nie wracało.